Liczymy na to, że będzie to biuro, które będzie biurem ważnym dla Inowrocławia, ale nie tylko dla regionu, które będzie pozytywne, budowało pozytywną politykę, taką bardzo lokalną, ale też taką nakierowaną na człowieka. A ten dom inwestor nazwał specyficznie kamienicą na fosie, bo to kiedyś była fosa miejska otaczająca miasto. Druga fosa, tak zwana zewnętrzna, która była potrzebna do obrony przeciw artylerii. Fosa broniła miasta. My też w pewnym sensie bronimy interesów miasta i nie tylko. Będzie tutaj biuro radnych wszystkich szczebli samorządowych. Od sejmiku poprzez miasto i powiat. Wszędzie jesteśmy jako Porozumienie w opozycji. A zatem no, bronimy swoich wartości. Jestem przekonany, że tak jak mówili moi współpracownicy, to miejsce będzie promieniować na cały Inowrocław, na cały powiat, a tak naprawdę na całą bydgoską część województwa kujawsko-pomorskiego, jako miejsce spotkań ludzi, którzy chcą zrobić jak najwięcej dobrego dla Polski, którzy chcą służyć swojej małej ojczyźnie, jaką jest Inowrocław, a służyć też tej wielkiej, najwspanialszej ojczyźnie, jaką jest Polska. Chcemy też, żeby to biuro było ważnym punktem sztabu pana prezydenta Andrzeja Dudy w kampanii prezydenckiej. Będziemy dużo inicjatyw prowadzić. Bym chciał, żeby to biuro było właśnie centrum działań charytatywnych, działań społecznych, współpracy z organizacjami między pozarządowymi, aby to biuro funkcjonowało nie tylko, nie kojarzyło się tylko z funkcjonowaniem partii, nie tylko z funkcjonowaniem stowarzyszenia, ale również z różnymi innymi działaniami.